Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwamy i przybyłych do naszego studia gości. Dzisiaj są nimi pan profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie telewizję. Osoba, której przedstawiać specjalnie nie trzeba, minister środowiska, wieloletni poseł Prawa i Sprawiedliwości i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, a nade wszystko wieloletni samorządowiec. To jest właśnie pan minister, pan profesor Jan Szyszko. Pan poseł magister inżynier Dariusz Bąk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, zarządów Prawa i Sprawiedliwości, wieloletni działacz samorządu terytorialnego, członek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Witamy panie pośle, szczęść Boże. I kolejny gość, osoba również bez rekomendacji, pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek. Podsekretarz stanu, główny geolog kraju w Ministerstwie Środowiska. Cieszymy się obecnością panu w naszym studiu. Dzisiaj chcemy mówić o rzeczy bardzo naturalnej, o rzeczywistości, bez której chyba wszyscy nie moglibyśmy żyć jako ludzie i funkcjonować, czyli o naszym naturalnym środowisku i o resorcie, który tutaj z urzędu jakoby tym środowiskiem ma się zajmować, a jak ustaliliście panowie, jest to fundamentalny resort, jeżeli chodzi o rozwój nie tylko naszego kraju, ale też i bezpieczeństwo ekologiczne, a i energetyczne również Polski. Mówimy dzisiaj w czasie przełomowym, gdyż jesteśmy tuż przed wyborami do polskiego parlamentu, przed wyborami, w których musimy wybrać ludzi, którzy w sposób roztropny, rozsądny i racjonalny troszczyć się będą o te wszystkie bogactwa naturalne, które są na powierzchni ziemi i pod nią również. Pan minister Jan Szyszko. Rzeczywiście, proszę ojca, to jest prawda. Musimy wybrać odpowiednich ludzi, którzy potrafią zarządzać naszymi zasobami przyrodniczymi. I muszę powiedzieć, że serdecznie dziękuję tej ojcu i telewizji Trwam za to, że udało nam się tutaj spotkać w takim gronie, w którym żeśmy bardzo blisko współpracowali. Profesor Mariusz Orion Jędrysek, no jeden z wyśmienitszych naukowców w ogóle na świecie, geolog, bardzo młody profesor, ale za to niezwykle sprawny w układach międzynarodowych. Wyśmienicie mi się z nim pracowało, był u mnie podsekretarzem stanu, wiceministrem środowiska, równocześnie głównym geologiem kraju. Z drugiej strony pan były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pan poseł Bąk, Dariusz Bąk, też wyśmienity specjalista od zarządzania żywymi zasobami przyrodniczymi. I rzeczywiście tutaj łączy nas jedna rzecz, a mianowicie w gruncie rzeczy łączy nas węgiel, tak prawdę powiedziawszy, dlatego że o tym węglu będziemy na pewno dzisiaj bardzo dużo mówili, a to z tego powodu, że z jednej strony węgiel jest tym głównym zasobem energetycznym, obojętnie w jakiej formie, czy on jest w formie węgla kamiennego, czy w formie węgla brunatnego, czy w formie gazu, czy też gazu łupkowego. Ale z drugiej strony tym, czym zajmuje się pan poseł Bąk, to są lasy. A lasy to nic innego również jak węgiel. Węgiel akumulowany w biomasie, a wszystko tak prawdopodobnie wzięło się z tego, że istnieją takie organizmy jak rośliny, które potrafią łączyć wodę z dwutlenkiem węgla i z tego powstaje dzięki energii słonecznej i dzięki chlorofilowi właśnie substancja organiczna, która później bardzo, bardzo dawno temu jest w formie skamielin, które w tej chwili wykorzystujemy, a które są naszym bogactwem środowiskowym. Ale tyle chciałem powiedzieć na początek, się bardzo cieszę. W bardzo krótkim skrócie, jeżeli można tak powiedzieć, przedstawił pan historię węgla na naszej planecie. Panie profesorze, dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję ślicznie, bo równocześnie węgiel, a dwutlenek węgla stał się w tej chwili limitem produkcji. Tak to robiła konwencja klimatyczna i protokół z Kioto. I tu się okazuje, że będziemy pewnie o tym mówili, Polska to kraj przebogaty. Z jednej strony pod względem zasobów strategicznych, i tradycyjnych i nietradycyjnych zasobów energetycznych, a z drugiej strony kraj, który odniósł ogromne sukcesy właśnie w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Super kraj, wyśmienity pod względem rekordzista w zakresie rozwoju gospodarczego, tego najbardziej modnego w tej chwili, czy zrównoważonego. Szybki rozwój gospodarczy z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. Konwencja klimatyczna. Same sukcesy, ja bym powiedział.
No, pan profesor jest człowiekiem sukcesu, chociażby rzecz, która odbyła się w Poznaniu, konwencja klimatyczna międzynarodowa, to też duża zasługa pana profesora, że udało się skupić całe środowisko międzynarodowe właśnie u nas w Polsce. To jest prawda, ale równocześnie, proszę księdza, to nie są moje sukcesy, są sukcesy Polaków i równocześnie niech ojciec nie będzie tak skromny, sukcesy również telewizji Trwam, Radia Maryja, całego ośrodka. No bo przecież, przepraszam bardzo, ale na przykład uruchomienie geotermii i zbiórka w całej Polsce, prawda, no to jest sukces ewidentny, na zebranie podpisów w obronie polskich lasów, gdzie również tutaj pan poseł uczestniczył, gdzie pan minister Jędrysek uczestniczył, ale również bez ośrodka Trońskiego byśmy nie zebrali 1 200 000. To na pewno, ale są ci inspiratorzy właśnie. Więc rzeczywiście są sukcesy duże, ale to są sukcesy. Ale to jest praca, są inspiracje, wspólne inspiracje i wspólna praca. Kwestia gospodarowania właśnie zasobami energetycznymi. Mówimy tutaj o węglu w każdej postaci, o gazie w każdej postaci gdzieś tam pochowanym pod powierzchnią ziemi oraz też geotermia. Są w polskim parlamencie próby zawłaszczenia przez pewne środowiska tego, co jest pod polską ziemią. Panie pośle. No jesteśmy tutaj w takim czasie, że jako pierwsze chciałem podziękować właśnie za to, że społeczeństwo zareagowało na apel pana profesora, ministra Jana Szyszko i zbierało podpisy, żeby nie pozwolić zdestabilizować lasów państwowych. Lasy państwowe to około 7,5 miliona hektarów powierzchni Polski, świetnie zagospodarowane, funkcjonują od 1924 roku pod tą nazwą Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe i stosownie do wymogów czasowych doskonaliły się jako instytucja i świetnie są zarządzane te polskie lasy, do których każdy ma wstęp, swobodny, musi tylko przestrzegać reguł, które obowiązują w tak żywym kompleksie jak las. Udało się to w tej kadencji Sejmu obronić, dlatego że koalicja rządząca Platforma Obywatelska i PSL no, wymyśliły coś takiego, te dwie organizacje, oczywiście rząd to firmował, że trzeba zabrać pieniądze lasom państwowym, bo wydawało im się, że lasy mają za dużo pieniędzy, a te lasy mają pieniądze przez siebie wypracowane na gospodarkę leśną, żeby te lasy właśnie świetnie mogły funkcjonować i żeby zadziwiały świat, jak dotychczas to się dzieje. No ale też, żeby dawały nam troszeczkę tlenu więcej. Tak, pod lasami są oczywiście wielkie, wielkie bogactwa naturalne i obawialiśmy się, że ta sprawa destabilizacji lasów może spowodować, że zmieni te lasy państwowe, zmienią właściciela w konsekwencji tych właśnie destabilizujących działań i wtedy może ktoś sięgać, usuwając las, sięgać po te zasoby pod ziemią. Udało się to obronić i za to jesteśmy bardzo wdzięczni społeczeństwu i oczywiście tutaj medium Radio Maryja, telewizja Trwam i Nasz Dziennik, które nieustannie wspierały zarówno posłów broniących tej sprawy, jak również społeczeństwo, bo to jest dobro ogólnonarodowe. Las. Czyli jeżeli jesteśmy razem, to można więcej. Tak jest. I tu była pokazana siła narodu, który się zjednoczył przy tak ważnej sprawie jak lasy państwowe. Mówimy o zasobach leśnych, czyli o tym, co jest na powierzchni ziemi, ale również ziemia skrywa olbrzymie bogactwa, z których trzeba umiejętnie skorzystać i umiejętnie je wydobyć. Państwo widzą przed nami pewne takie tutaj kamienie po prostu, ale jak powiedział to pan profesor Jędrysek, to są właśnie te łupki, do których przylega gaz i z których się gaz wydobywa. To jest właśnie gaz łupkowy, rewelacja ostatnich lat, można powiedzieć, ostatnich miesięcy i ciężkich bojów o to, aby w Polsce mógł ten gaz być wydobywany, panie profesorze. Zanim zacznę mówić o tym, chciałbym powiedzieć, bo padło powiedzenie, że był jednym z tych, którzy się przyczynił do tego, że w Polsce była konwencja klimatyczna, pan profesor Szyszko. Ja bym powiedział, to pokażcie mi tego drugiego, który się jeszcze przyczynił. To był jedyny, który z tą koncepcją przyjechał do nas. Także tutaj mi światowa pozycja pana profesora jest nie do przecenienia i ocenienia. I zresztą to zostało docenione również przez wielką organizację noblistów. I to trzeba powiedzieć, panie profesorze, ja muszę odpowiedzieć, bo pan profesor jest za skromną osobą, żeby sam o sobie tak mówić, więc pozwoli pan, że powiem to. Natomiast wróćmy do tego łupka. To, co tutaj widzimy, to jest skała zbudowana, no to są głównie tak zwane krzemiany, czyli tak jakby
piasek, tylko że część minerałów, duża część minerałów to są minerały, które są zbudowane podobnie jak taka glinka smekta, którą pijemy, ona pochłania nam toksyny w organizmie. Ona nie reaguje z toksynami specjalnie, tylko je pochłania. I tak samo te minerały pochłaniają lub przylega do nich cząsteczki metanu. To, co mogło uciec, to uciekło, bo on wygenerował, ta skała wygenerowała metan z materii organicznej, z tego planktonu, który opadł. Natomiast sporo w nim zostało. I powiedzmy, jak ja pierwszy raz zobaczyłem tego typu skały jeszcze na studiach, to gdzieś tam zawsze to za mną chodziło. Potem robiłem habilitację, profesurę właśnie z metanu. Pracowałem w Japonii w instytutach badawczych, gdzie tym się właśnie zajmowałem, powstawaniem metanu w osadach i tak dalej. I stąd jak zostałem zaproszony przez pana ministra do współpracy, no to pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, no szukajmy tego, kto zaryzykuje. W Polsce nikt nie chciał zaryzykować poszukiwań. Dosłownie pukano się w głowę, co tam wymyślił. Myśmy tam wiercili, tam nic nie ma, prawda? Ktoś tam kiedyś coś wspomniał, że jest, może być gaz, ale jak wiercili, to nie było. A ja mówię, no bo źle bierzecie. I nie można było znaleźć inwestora, więc szukałem go w Stanach Zjednoczonych. No i znalazło się też dzięki osobistym, prywatnym znajomościom, można powiedzieć, kolegi 30 lat starszego prawie z Wrocławia, który ma wielką firmę konsultingową w Stanach Zjednoczonych. On potrafił przekonać, słuchajcie, ja gwarantuję, że jak przyjdziecie, to was tam nie oszukają, no coś w tym rodzaju. I dzięki temu ta pierwsza koncesja były, potem w Londynie w polskiej ambasadzie konferencja, dobrym rozmachem zrobiona, najlepsi specjaliści z Polski, z różnych jednostek naukowo-badawczych byli tam zaproszeni przeze mnie, żeby prezentowali, pokazali tą Polskę. To zrobiło dobre wrażenie i mieliśmy lawinę, napłynęła nam lawina aplikacji o koncesję. Te koncesje zostały wydane w ten sposób przeze mnie, że daleko od siebie, jednej firmie, drugiej firmie, trzeciej firmie, czwartej, w tym jedna była Polska, było łącznie 11, mieliśmy czekać jeszcze może jednej firmie, bo ja jeszcze jednym miejscu chciałem dać, i czekać na wyniki. W tym czasie organizowałem polską agencję taką rządową, która miała wszystkim tym naprawdę profesjonalnie się zająć. Prawnicy, geolodzy, ekonomiści, nawet wywiad gospodarczy. Tam wszystko, 250 osób. A oprócz tego, tak, jako organ państwa, a oprócz tego nowe prawo geologiczne i górnicze dostosowane już do nowych warunków dawania koncesji innym podmiotom niż w Polsce. Następny rząd co zrobił? Zrezygnował z powołania tej agencji, a dawał na tych preferencyjnych warunkach, które sprzyjały polskim podmiotom gospodarczym, ale dlaczego miałoby sprzyjać już tym obcym, którzy przychodzą tylko zarobić? No na tych właśnie warunkach dawał koncesję. Ja protestowałem nawet do premiera Tuska z półtorej roku temu, napisałem list otwarty, gdzie wszystko dokładnie wyjaśniłem, ale wcześniej też były protesty, inne próby kontaktu z ministrami, z premierem Pawlakiem i tak dalej. To nie miało po prostu sensu, nikt nie chciał mnie słuchać. No i co? I na list pan premier nie odpisał, nie dał informacji, dostałem tylko informację z jego kancelarii, że list został przesłany zgodnie z kompetencjami. No ale do dzisiaj nie dostałem tej odpowiedzi, no więc pytam, gdzie są te kompetencje, skoro nie mamy tej odpowiedzi. I to jest wielki problem. Teraz z wielkiego atutu zrobiono wielki problem, bo koncesjami zaczęto handlować poza wiedzą rządu. I tu jest wielki problem. Mamy gaz, nie mamy kontroli, gaz musi być, koncesje na poszukiwanie muszą być dane tym firmom, bo tak jest polskie prawo obowiązujące, tym firmom, które dostały koncesje na poszukiwanie, muszą dostać na koncesję na eksploatację, na warunkach żenująco złych dla państwa polskiego, bez żadnej kontroli. I my zamiast mieć około 70% z zysku z gazu, będziemy mieli kilkanaście procent, może 20, tylko w postaci podatków. Polskie technologie są, nie będą rozwijane, a mogą być rozwijane. Ja przygotowałem wielki projekt, 60 bodajże milionów na aparaturę dla wybranych jednostek, budowane nowych laboratoriów po to, żeby już przygotować Polskę do tego wielkiemu boomu. Tego gazu jest ogrom. Tego gazu jest, to jest tyle, ile wynosi mniej więcej 40 lat renty dla każdego Polaka. To jest tyle, że ten gaz może z nas zrobić najbogatsze społeczeństwo Europy w ciągu najbliższych lat. Tylko pytanie, co my możemy z tym zrobić? Jeśli wybudowany Nord Stream blokuje, tak, nie mamy kontroli nad koncesjami. Nord Stream blokuje nam Świnoujście, nie wyeksportujemy wielkimi statkami. Lotos chce się sprzedać, a tam jest infrastruktura do tego, żeby ten skroplony gaz załadowywać do statku, więc też nie wywieziemy. Powiemy, no to lądem, ale od nas lądem tego nikt nie kupi z sąsiadów, ponieważ wszyscy już mają takie same umowy jak my. Może na lepszych warunkach niż my. I teraz
będąc, oto taka sytuacja się zrobiła. Mamy największe złoże w Europie gazu, czyli ogromny atut Polaków. Nie dość, że go nie sprzedamy, bo tak na to wygląda dzisiaj. Trzeba wielkiej determinacji, żeby to naprawić. Nie dość, że go dzisiaj nie widać możliwości sprzedaży, to jeszcze sami go nie wykorzystamy, bo będziemy musieli kupować dwa razy droższy gaz rosyjski. Na przykład. To jest problem. Czyli to...